są wesołe, otwarte, pełne wigoru i świetnie śpiewają, a co najważniejsze, są aż trzy siostry szydłowskie, które wygrały pierwszą edycję programu The Voice Senior. Witam Panie u nas w studiu serdecznie. Co u Was słychać? W tej chwili jesteśmy bardzo zadowolone, szczęśliwe, zdrowe, uśmiechnięte, ponieważ spotykamy się często i robimy nowe piosenki. Na razie są to covery. Ale czekamy na jakieś piosenki, na nowe propozycje. Ale tak, już się troszeczkę zaczęło, dlatego że moi przyjaciele w Lublinie, że tak powiem, połknęli bakcyla. Krysiu, naprawdę zaufałaś nam? No i chyba będzie piosenka lubelskich autorów. A potem łódzkich. Rozumiem, że to jest pokłosie Waszej wygranej. Jak zmieniło się Wasze życie od tamtego czasu? Przede wszystkim trwamy w doskonałym nastroju. Bo to widać. To świetny nastrój. I właśnie liczymy na to, że jednak zrobimy coś swojego, coś po swojemu. Coś, co nas uraduje nie tylko scenicznie, ale żebyśmy właśnie zrobiły to, co nam da radość, taką totalną. Wiem, że jak wygrałyście, to musiałyście zmienić swoje sylwestrowe plany. Zaproponowano Wam występ na wielkiej scenie pięknej w Zakopanem. Tak. Była wspaniała atmosfera, cudowna, chociaż trochę chłodno, ale wytrzymałyśmy to. Widownia była cudowna i to przekazała nam tą gorącą atmosferę, więc to nas ogrzało bardzo. Gorące serca były, rzeczywiście śnieg się stopił. Jak to się stało, że Panie zaczęłyście razem śpiewać? Bo wiem, że mama też chciała, żebyście razem w trójkę śpiewały. Mama chciała, żebyśmy śpiewały, a zaczęłyśmy śpiewać od niedawna razem. Po prostu połączył nas The Voice Senior. A długo musiałyście się Panie przygotowywać? Bo wiem, że śpiewanie na głos wymaga specjalnego przygotowania. Tak, znaczy długo, to tak właściwie na wyrost trochę powiedziane. No myślę, że około 2-3 miesięcy śpiewałyśmy w trakcie kręcenia programu i przed zaczęłyśmy tak gdzieś koło miesiąca nam to zajęło, żeby przygotować pierwszą piosenkę oczywiście. Skąd bierzecie ten optymizm i tą radość życia? Jakieś rady dla naszych telewidzów? Po prostu trzeba robić swoje. Tak, uśmiechać się każdego dnia, mieć marzenia, mieć pasję, tak jak tutaj podpowiada mi siostra, mieć pasję Krysia. Krysia jest naprawdę urodzoną optymistką. Ona w każdej sytuacji znajduje tak, na przykład każdego pozytyw, dnia tak. Cieszę się. Szukać plusów we wszystkim. Tak. Mamy ręce, mamy nogi, widzimy, słyszymy. Radość. Jestem wdzięczna, że się obudziłam. Jestem i oglądam świat. Cudowne. Nie wiadomo nigdy, kogo spotkamy za rogiem. To czego Wam teraz życzyć? Tego samego, czyli po prostu, żebyśmy nie przestawały marzyć, nie przestawały wierzyć, nie przestawały być zadowolone, radosne, optymistyczne i popatrzymy z ufnością patrzymy i oczekujemy wszystkiego dobrego, czyli tego najlepszego, co nam los tutaj ześle. No i wielu koncertów też Wam życzę. Dziękujemy bardzo. Również po angielsku, bo świetnie Wam to wychodzi. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękujemy serdecznie.